Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat. Janusz Korczak. Wyobraźcie sobie, że jeszcze ponad 100 lat temu dorośli zupełnie inaczej myśleli o dzieciach i ich wychowaniu. Dzieci musiały być przede wszystkim posłuszne, zdyscyplinowane i ciche. Mówiło się, że dzieci i ryby głosu nie mają. Z dziećmi się nie dyskutowało i nie słuchało ich zdania. I w ogóle nie miały swoich praw. Brrr, co za koszmar. Każdy z Was, kto choć raz doznał takiego traktowania, dobrze wie, o jakim uczuciu mówię. Bunt, niezgoda, smutek, przykrość i złość. Kiedy targają nami takie uczucia, kiedy jesteśmy do czegoś zmuszani albo źle traktowani, to od razu chcemy znaleźć osobę, która nas wysłucha i będzie się starała zrozumieć. I taką osobą był dla dzieci Janusz Korczak. Ale zacznijmy od początku. Janusz Korczak urodził się w żydowskiej rodzinie, najprawdopodobniej w 1879 roku w Warszawie, jako Henryk Goldschmidt. Imię to odziedziczył po swoim dziadku i nosił je przez całe swoje dzieciństwo. Dopiero jako dorosły zmienił je na pseudonim, czyli imię i nazwisko, które sam sobie wybrał. Zainspirowany powieścią jednego ze swoich ulubionych pisarzy, wybrał imię z jego opowiadania i w wieku 20 lat postanowił, że od tej pory będzie nazywał się właśnie Janusz Korczak. Sam jako dziecko borykał się z różnymi problemami. Na przykład chodził do bardzo niefajnej szkoły, w której wcale nie było miło. Panowała w niej surowa dyscyplina, a czasem nawet można było oberwać od nauczyciela rózgą. Mały Henryk nie lubił tam przebywać. Czuł się bardzo samotny i smutny. Jednak kiedy biegle opanował czytanie, jego życie zmieniło się o 180 stopni. Jak sam mawiał, kiedy skończył 15 lat, wpadł w istne szaleństwo, wręcz furię czytania. Cały świat przestał istnieć. Były tylko książki. Nie takie ważne, żeby człowiek dużo wiedział, ale żeby dobrze wiedział. Nie żeby umiał na pamięć, a żeby rozumiał. Nie żeby go wszystko troszkę obchodziło, a żeby go coś naprawdę zajmowało. Mawiał. Nie minęło wiele czasu, a młody Janusz sam sięgnął po pióro i zaczął pisać własne utwory literackie. Cały czas pamiętał, jak się czuł w szkole jako dziecko. Tak więc jego książki w głównej mierze dotyczyły właśnie dzieci. Znacie może bajkę Król Maciuś I? Powieść o małym chłopcu, który po śmierci taty króla obejmuje jego tron i zaczyna rządzić państwem? To jedna z najsłynniejszych książek Korczaka dla dzieci. Janusz Korczak postanowił, że zostanie lekarzem. Wiedział bowiem, że ze wszystkich rzeczy, jakie chce robić w życiu, najbardziej pragnie pomagać ludziom, a zwłaszcza dzieciom. Jeszcze jako student zaangażował się w pracę w dziecięcej bibliotece. Potem został wychowawcą na letnich koloniach dla dzieci. Już jako lekarz pediatra często leczył maluchy, których rodziców nie było stać na dobrą opiekę medyczną. Obserwował dzieci z uwagą i miłością. Chciał dla nich jak najlepiej, a najbardziej czego pragnął, to dać im miłość. W swoich książkach pisał: zadaniem serca jest kochać. Żołądek jest głodny, jeżeli mu nie dać pokarmu, jeżeli jest pusty i nie ma w nim jedzenia. A serce jest głodne i smutne i pełne tęsknoty, jeśli nie ma w nim miłości. I tak z tej wielkiej potrzeby miłości do dzieci został dyrektorem żydowskiego domu sierot. Miejsca, w którym opiekował się samotnymi dziećmi, którymi z różnych względów nie mogli zajmować się ich rodzice. Dom sierot prowadzony był zgodnie z korczakowskim założeniem, że dziecko ma prawo być sobą, ma prawo do popełniania błędów, ma prawo do posiadania własnego zdania, ma prawo do szacunku. Pomagała mu w tym jego przyjaciółka Stefania Wilczyńska. To razem z nią i dziećmi stworzyli wspólne zasady domowe. Powstały samorządy dziecięce, które informowały nauczycieli i opiekunów o potrzebach dzieci, o tym, co lubią, a czego nie lubią.
Istniał również tak zwany sąd koleżeński. Polegał on na tym, że kiedy dochodziło do sporów między dziećmi, to one same musiały dojść do porozumienia, starając się sobie wzajemnie wybaczyć. Przed sądem stawali także dorośli pracujący w domu sierot. Taka rozprawa nie ominęła samego Korczaka, jednak sąd zawsze okazywał się łaskawy. Powstała też gazetka redagowana przez dzieci i wiele innych aktywności, które dawały możliwość dzieciom wypowiadania swojego zdania. Dawały poczucie odpowiedzialności, ale także miłości i szacunku. Jedną z najbardziej niesamowitych rzeczy, którą stworzył Janusz Korczak wspólnie z dziećmi, była właśnie gazeta, która nosiła tytuł Mały Przegląd. Pierwsze polskie pismo, które składało się z samych artykułów, listów, reportaży i materiałów pisanych przez dzieci i dla dzieci. Można było w niej przeczytać list od Halusi, która zgubiła swoją ukochaną lalkę, o tym jak Sarze rodzice zabronili zapisać się do harcerstwa lub jak Gieni udało się pierwszej w swojej miejscowości dostać mały przegląd, przez co pokłóciła się z kolegami z podwórka. Lalki giną. Bawiąc się w ogrodzie Krasińskich, zgubiłam moją najmniejszą laleczkę. Jest to blondynka w niebieskiej sukience. Jestem bardzo zmartwiona, gdyż była to moja najmilsza lalka. Może kto z czytelników Małego Przeglądu zauważył moją zbłąkaną laleczkę. Niech ją będzie łaskaw przyprowadzić. Halusia G. Mój adres to Dzika 24. Dozorca wskaże numer mieszkania. W czasie wojny Janusz Korczak wraz ze swoimi wychowankami musiał przenieść się do warszawskiego getta, dzielnicy utworzonej przez Niemców w środku miasta dla wszystkich Żydów mieszkających w Warszawie. Panowały tam fatalne warunki do życia i głód. W czasie wojny zginęło wielu wspaniałych ludzi. Jednym z nich był także Janusz Korczak. Staram się dziecko zrozumieć, nie szkodzić mu, stwarzać mu warunki, aby chciało być lepsze. Dobry człowiek to taki, który czuje, co drugi czuje. O, jakie to cudne!